George Orwell przedstawił w swojej powieści rok 1984 tezę, według której panowanie nad językiem jest funkcją totalitarnego panowania nad społeczeństwem. Językiem władzy jest nowomowa, językiem ludu, czyli proletów, staromowa. W przyszłości ma powszechnie zapanować nowomowa. Czym jest nowomowa? Jest to język obcięty do pnia, w którym nie ma nieprawomyślnych pojęć. W ten sposób zniewolony przez język umysł nie znajduje słów, przy pomocy których może dokonać krytycznej oceny istniejącej rzeczywistości. Blisko spokrewniona z nowomową jest zdolność podwójnego myślenia. Jest to umiejętność utrzymywania dwóch sprzecznych poglądów, które się wzajemnie wykluczają, odmiana intelektualnej schizofrenii. Myślenie tego rodzaju wyraża się w zdolności do ignorowania oczywistych faktów. Mówca jest świadom wypowiadanych kłamstw, a równocześnie święcie w nie wierzy. Inflacja języka ma na celu obwarowanie dogmatów tak, by były wolne od kwestionowania. Przejrzyste myślenie jest niebezpieczne dla ortodoksji. Polityk nieświadomy tego, co mówi, jest dla Orwella rodzajem maszyny. Co więcej, tak jak maszyna, jest on symbolem naszych czasów. Najbardziej przerażającą cechą systemów totalitarnych jest według Orwella to, że atakują one samo pojęcie prawdy obiektywnej. Nawet zupełnie oczywiste fakty są ignorowane. Historia jest pisana od nowa. Pogarda dla prawdy obiektywnej wyraża się także w pogardzie dla ludzkich motywów. To, co liczy się naprawdę, to tak zwane obiektywne skutki. Propaganda nie może obejść się bez pojęcia wroga. Zwalnia ono partię od trudu dyskutowania ze swymi przeciwnikami i pozwala skupić wysiłki na ich neutralizowaniu bądź likwidowaniu.